Anna Kaca, buty dla bociana. W pewne słotne, chłodne lato na podmokłej, zimnej łące bocianowi marzły nogi, więc pożalił się Biedronce. Droga pani, co za zdrada, słońce mocno obrażone, z chmury deszcz wciąż pada, pada, a me nogi przemoczone. Buty muszę sobie sprawić, lecz do kogo w tej potrzebie zwrócić mogę się czym prędzej? Tego ja doprawdy nie wiem. Spróbuj, mości dobrodzieju, sprawę swą przedstawić sowie. Ja chcę lecieć wnet do nieba, więc ci mądrze nie odpowiem. Bocian dobrą radę przyjął, sowy szuka już dzień cały, a gdy znalazł, to z szacunkiem wielki problem swój przedstawił. Sowa słucha, głową kiwa, mądrej rady w myślach szuka, wreszcie sposób odnalazła. Hej, bocianie, chciej wysłuchać. Szewca znaleźć niepodobna, lecz by pomóc ci w twej trwodze, taki sposób ci podpowiem. Stać ty chciej na jednej nodze. To zbawienne rozwiązanie, zawsze jedna noga słucha, więc ci tylko pozostanie myśleć, jak się miewa druga. Dobra rada, mądra rada, ale wtedy, gdy nie pada. Nikt mi nie chce butów sprawić, nogi mam zbyt przemoczone. Nie chcę wciąż na jednej sterczeć, kończę z zimnem, przesądzone. I odleciał wygrzać nogi za odległe morza, rzeki. Jak myślicie, drogie dzieci, czy on jeszcze tu przyleci? Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.